Słuchajcie, bardzo lubię takie spotkania, kiedy mam coś powiedzieć. Widzę mocny związek z tym, co zostało powiedziane w czasie uwielbienia. Kierunkowo wiele rzeczy jest spójne bardzo z tym właśnie, co dzisiaj przygotowałem. Ale po kolei, bo trochę tych informacji mam. Zacznę jednak może od tego naśladowania. Gdzie ja wiele już słyszałem w swoim życiu takich teoretycznych słów i deklaracji o naśladowaniu Jezusa. Praktyka bardzo często jednak jest zupełnie inna. Wiecie, to naśladowanie Jezusa stało się często też takim sloganem. Wiecie, do tego stopnia, wiecie, że pamiętam, jak kiedyś nam zginęli samochód. Siedzieliśmy 5 godzin na komisariacie, bo mniej więcej tyle trwa procedura weryfikacji, czy rzeczywiście doszło do zdarzenia. I w pewnym momencie głosiliśmy temu policjantowi Ewangelię. On powiedział nam, że on naśladuje Jezusa, bo też ma na swoich rękach stygmaty Jezusa. Wiecie, to jest mniej więcej takie rozumienie. Słowo stało się takim sloganem. Naśladowanie, to jest modne, jest popularne. Słuchajcie, jak się usłyszy jakąś prawdę 3-4 razy, no to łatwo ją powtórzyć, tak? Ja jestem naśladowcą Jezusa, aleluja. I też druga rzecz, wokół której będę się dzisiaj dosyć mocno koncentrował, to jest coś, czego religia nienawidzi, zauważyłem. To jest rozróżnienie, kiedy mówimy o Jezusie jako o Bogu, a kiedy mówimy o Jezusie jako człowieku. Zauważyłem, że wiele ludzi narodzonych z Bożego Ducha, którzy gdzieś tam dali się zwieść pewnym duchom religijnym, jeśli tylko dotkniesz jakiejkolwiek część życia Jezusa jako człowieka, zaczną cię atakować. To jest lękowe. Oni się boją. Uważają, że w ten sposób chcesz podważyć boskość Jezusa. Ale to nie tak. To nie tak. To w ogóle nie o to chodzi. Tak? Nawet cytując początkowo 1 Tymoteusza 2:5. Co mówi Paweł? Paweł mówi, a Bóg jest jeden, a jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest człowiek Jezus Chrystus. Możemy to przeczytać w ten sposób. Jedynym pośrednikiem między Bogiem Jezusem a człowiekiem jest Jezus człowiek. Ja to się rozwinę. Teraz chcę to tylko trochę naświetlić jako taki problem. Ja bardzo poważnie w swoim życiu podchodzę do życia Jezusa jako człowieka tutaj na ziemi. I tego żywego przykładu, który pozostawił mi, nam wszystkim. Wiecie, bo to jest tak, że kiedy człowiek już przyjdzie do Jezusa, narodzi się na nowo, diabeł wie, że nie jest w stanie powiedzieć, wiesz, Jezus nie istnieje, tak? Ty już to wiesz. Spotkałeś się z Nim osobiście, doświadczyłeś Go. Więc w tym momencie, za pomocą różnego rodzaju duchów religijnych próbuje zbudować jak największą przepaść pomiędzy Twoim życiem a życiem Jezusa. Żeby to było dla Ciebie niedostępne. Będzie mówił, tak, to prawda. Jezus jest Bogiem. Ale Ty, zobacz, ilu doświadczyłeś porażek. Zobacz, jak często się z Ciebie śmiali, jak Ty byłeś słaby. Ciebie to nie dotyczy. I masę ludzi wchodzi w to. Spotkali się z Jezusem, oddali Mu swoje życie, ale później tak naprawdę w swoim życiu tutaj nie rozumieją do końca tego przykładu, który Jezus mu pozostawił. Ta droga, która jest tutaj do przybycia tej inspiracji. Wiecie, to później przyjmuje takie religijne formy, tak? Ludzie pięknie mówią o Jezusie historycznym, ale są
bezpłciowi duchowo, bezpłodni. Tam się nic za wiele nie może wydarzyć, tak? I albo siedzą w ławeczkach, tak? Albo są bohaterami internetu. Bohaterami internetu. Tylko w realnej rzeczywistości duchowej on nic nie znaczy. Kompletnie nic. Dlatego chciałbym dzisiaj, właśnie na przykładzie Jezusa jako człowieka, powiedzieć do was i podzielić się z wami tym, czym jest prawdziwa wiara w powołanie. Taki jest w ogóle temat tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Wiara w powołanie. Ja nigdy nie będzie temat. Może być temat. W związku z tym, że tak jak powiedziałem, jest duży atak na ruszanie tego rodzaju części, chciałbym rozpocząć od pewnych faktów, biblijnych faktów i pewnej chronologii, tak? Przyjrzyjmy się. Do czasu narodzin i życia Jezusa ludzie nie byli wypełniani Duchem Świętym. Amen? Amen. Duch Święty zstępował na wybrane osoby, tak? Ale nie były one nim wypełniane, tak? Idziemy dalej. Ewangelia Łukasza 1:15. Czytamy tam fragmenty poprzedzające narodziny Jezusa. Czytamy tutaj akurat o Janie Chrzcicielu. I czytamy tam, że Jan, będąc w łonie, czyli w brzuchu, jak to zostało dzisiaj wyjaśnione, matki, zostanie napełniony Duchem Świętym, aby wielu spośród synów izraelskich narodzić do Boga. Najpierw dochodzi więc do zapłodnienia Zachariasza i Elżbiety. Powstaje sobie nowe życie, które jest w tym łonie i tam, tak, na to łono, znaczy na to życie w tym łonie wstępuje Duch Święty, tak? Jan zostaje wypełniony Duchem Świętym, aby wielu spośród synów izraelskich nawrócić do Boga. Z narodzinami Jezusa było trochę inaczej. Idąc dalej, w Ewangelii Łukasza 1:35 czytamy słowa też przytaczane dzisiaj Gabriela do Miriam. Ruach HaKodesh zstąpi na ciebie, moc Heliona, Najwyższego zacieni cię. Dlatego też dziecko, które ci się urodzi, będzie święte, inne. Nazwane będzie Synem Bożym. Jezus zostaje zrodzony z Ducha Świętego. W ogóle, wiecie, ja tak patrzę czasami, jak ludzie w ogóle interpretują pewne słowa. Bóg, a Syn Boga. Bóg jest jeden. Amen. Amen? Syn Boga, inaczej, to wzięty z Boga. Wzięty z Boga. Z jednego Boga. To nie jest odrębny byt. Wzięty z Boga, tak? Więc Jezus jest zrodzony z Ducha Świętego. I bardzo często w tym momencie religia mówi: o, widzisz, no Jezus to Bóg, oczywiście. Ale to nie oznacza, że Jezus, jak miał 3 tygodnie i leżał w żłobie, to mówił tak: tu niech powstanie klon, tu niech powstanie jarzębina. Nie tak było z życiem Jezusa, kiedy przyszedł na ziemię. W Ewangelii Łukasza 2:40 czytamy sobie: a dziecię rosło i nabierało sił. Było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Idąc dalej, trzymając się faktów, Ewangelia Łukasza 2:52. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Przybywało mu mądrości i wzrostu. Dalej, w Ewangelii Łukasza, w 3 rozdziale 21-22, czytamy o chrzcie Jezusa. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest, gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba: tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tak? Inne tłumaczenia mówią: w Tobie mi się upodobało. Więc widzimy najpierw, że
Jezus zostaje jakby zrodzony z Ducha Świętego, ale w którymś momencie podczas religijnego obrzędu żydowskiego, tak, zstępuje na Niego Duch Święty. To a propos faktów. Teraz chciałbym trochę pójść w stronę interpretacji i wniosków, które możemy z tego czytać. W pewnym sensie z narodzinami Jezusa i obecnością w Nim Ducha Świętego było tak, jak dzisiaj jest z człowiekiem, który rodzi się na nowo z Bożego Ducha. Z tym, że jeśli my rodzimy się na nowo, tak, to stare przemija. Kiedyś było coś stare, teraz tego nie ma. W Jezusa przypadku było inaczej. On jakby od początku narodził się, nie było tego elementu, który my przeżywamy, zanim go nie spotkamy. Jednakże człowiek nowonarodzony, Święty Duch mieszka w nim, ale nie powoduje z automatu, tak? Wiecie to doskonale z autopsji, ze swojego życia, tak? Że każda myśl, która pojawia się w głowie takiego człowieka, jest sterowana przez Boga. Człowiek, który się nawraca, nie ma zmienionej swojej duszy. Nie ma zmienionej duszy i nie ma zmienionego myślenia. Duch Święty nie zabiera człowiekowi też wolnej woli i możliwości podejmowania dowolnych decyzji. Jezus, jak wzrastał, normalnie uczył się. Chodził do szkoły. Mieszkał sobie z rodzicami. Chodził do pracy. Podawał deski jako cieśla. Gwoździe. Żył. Mówię o tym celowo, żeby pokazać wam też pewną drogę, którą Jezus przeszedł tutaj na ziemi. Religia próbuje tego zatrzeć. Że od pierwszego dnia Jezus, chodząc po ziemi, był świadomy, że jest Bogiem i robił różne fajerwerki. Nie. Tak jak ty chodzisz do pracy, tak Jezus chodził do pracy. Stopniowo przybywało mu też mądrości i wzrostu. Rozwijał się prawidłowo. Ale zwróćcie uwagę, że pierwszego nauczania i proroczej zapowiedzi swojej śmierci i zmartwychwstania nie wygłosił w wieku 3 lat. Nie wygłosił też w wieku 8 lat i nie wygłosił też w wieku 12 lat. Chociaż widać było bezsprzecznie, że cały czas szukał Boga. Cały czas. Żył normalnie. Szukał. Rozwijał się. Takiego nauczania nie wygłosił też w wieku 25 lat. Był już dorosłym człowiekiem. Większość z was skończyła już 25 lat. Wiecie, jak funkcjonuje człowiek, który ma 25 lat. Mamy trochę inną kulturę niż była wtedy. Ale myślę, że Jezus normalnie, cały czas szukając Boga, wstawał, jadł z rodziną, szedł do pracy, wracał, był w pewnym rytmie, tak? Myślę, że to, że jest tak niewiele informacji na temat jego życia, zanim rozpoczął swoją służbę, sugeruje o tym, że w pewnym sensie on się nie wyróżniał. Żył normalnie i szukał Boga. Co widzimy dalej? Widzimy dalej, że Jezus zaczyna coraz bardziej rozumieć wszystko. Zaczynają mu się, jak to mówimy po ludzku, zderzać kulki. Zaczyna mu się to wszystko zgrywać. Szuka Boga. Pewne proroctwa na pewno zostały do niego wypowiedziane. Myślę, że jego matka Miriam pamiętała słowa, które usłyszała, ale on to musiał przeżyć. Musiał to przeżyć sobie. Jezus udaje się więc na religijny żydowski obrządek, już rozumiejąc wszystko, tak? I w trakcie tego obrządku zostaje ochrzczony Duchem Świętym i rozpoczyna swoją służbę. Ale wcześniej normalnie chodził z rodzicami do synagogi, pracował jako cieśla. Co więc musiał zrobić Jezus? Musiał rozpoznać to, że jest powołany na Mesjasza.
Musiał to rozpoznać. Dwa. Musiał w to uwierzyć, że jest tym Mesjaszem. I trzy, bardzo ważna rzecz. Podporządkować swoje ziemskie życie pod to objawienie. Całkowicie podporządkować. Wiecie, jak ja o tym myślę, to mnie to rozwala. Bo kiedy mówimy, patrzymy tylko z tej perspektywy boskości Jezusa, myślę, to takie proste. Zszedł, okej, okay, idę na krzyż, przede was zbawić, aleluja, come on, chodźcie za mną. Ale nie. On realnie musiał się w tym dokopać tego. Przeżywał swoje życie, szukał Boga. To, co jest bardzo ważne, Jezus musiał wyjść z Nazaretu. Nazaret to ziemska otoczka swojego funkcjonowania. Musiał opuścić Nazaret. Zobaczył, kim jest. Zobaczył, po co przyszedł. I zobaczył, że ta cała ziemska otoczka nie ma sensu. Bo jeśli Jezus by nie uwierzył, słuchajcie, bo to jest ważne. Widzę konsternację na twarzach części z was. Bo jeśli Jezus by nie uwierzył, to nic by się nie wydarzyło. Zgadzacie się ze mną? Amen. To Jezus musiał zdecydować, czy uwierzy, i to Jezus zdecydował, że się nie wycofa. Coś wam powiem, zadam wam pytanie, proste pytanie, ale proste pytania pokazują tę samą siłę w ogóle Ewangelii. Czy gdyby Jezus nie uwierzył w swoje zmartwychwstanie, to czy by zmartwychwstał? Nie zmartwychwstałby. Nie zmartwychwstałby Jezus, gdyby nie uwierzył, że jest Mesjaszem, że Jego droga jest pójść na krzyż, zbawić ludzi. Nic by się nie wydarzyło. To człowiek, a nie Bóg, mógł odebrać diabłu władzę na ziemi. Słuchajcie, gdyby było inaczej, to po co w ogóle narodziny Jezusa? To Bóg by strącił przytyczkiem, tak? Jednak jeśli by się okazało, że jest zmienny, człowiek oddał władzę, człowiek musiał odebrać. Więc Jezus, schodząc na ziemię, wyrzekł się bóstwa, nie wiedział, że jest Bogiem. Nie wiedział, że jest Bogiem. Żył normalnie. Chodził do synagogi. Słuchał religijnych nauczań. Wracał do domu. Czytał, szukał Boga. Szedł do pracy. Nie pajacował. Miał ojca cieśle, który go kształcił w tym zawodzie. Wbijał gwoździe. Podawał. Wracał i szukał Boga. Człowiek na ziemi podlega prawidłu wiary. Dlatego, tak jak powiedziałem, Jezus wyrzekł się bóstwa, jako człowiek tu na ziemi, wypełniony Duchem Świętym, zbawił ludzkość. Jako człowiek, wypełniony Duchem Świętym człowiek. Jako człowiek doświadczył przy tym wszystkiego, czego można doświadczyć tu na ziemi. Wszystkiego. Wszystko, co przeżywa każdy z nas, spadło na Jezusa, czy doświadczył tego albo wcześniej, albo na krzyżu Golgoty. Nie ma czegoś takiego, że doświadczamy czegoś, czego On nie doświadczył, jako człowiek. Bo na krzyż poszedł jako człowiek. Będę to podkreślał wiele razy dzisiaj. Na krzyżu chciało go zabić całe piekło. Ale się nie wycofał. Nie wycofał się jako człowiek, nie jako Bóg. Dlatego jest to największy akt odwagi i największy miłosny gest w dziejach ludzkości. Jest to też największy akt wiary. Większy od Abrahama. Jezus nie tylko był gotowy oddać życie, ale je oddał, wierząc, że zmartwychwstanie. Jak dzisiaj słyszę nauczania, że Jezus nie miał wiary, to mi się wszystko gotuje. To są demoniczne siły, które próbują
aby schował się w tym kącie. Narzekał. No Jezus, tak, ale nie ja. O, jak mnie zabierzesz, Panie, to już będzie fajnie. Ale doświadczenie nieba, na ziemi, prezentowanie Królestwa, nie jest prawidłowo możliwe, jeśli Kościół da sobie ukraść tą podstawową prawdę, że Jezus wierzył tu na ziemi. Jest też Stwórcą i dokończycielem twojej wiary. Coś wam powiem. Te zapowiedzi Boga Ojca, oto Syn mój umiłowany, to były prorocze zapowiedzi. Bóg, który jest Duchem, On nie jest ograniczony czasem. I wiedział, że Jezus się nie wycofa. Ale to Jezus, jako człowiek, tu na ziemi, musiał w to uwierzyć. Podstawy relacji Jezusa z Ojcem nie były inne niż mamy teraz. Dlatego powiedziałem te fakty chronologiczne na porządku. Nie były inne. On postanowił wierzyć. Postanowił szukać Go. Przez wiarę przyjmował objawienia. Miał czas na modlitwę. Postanowił być posłuszny. I spotykał Go. Spójrzmy teraz na to, co mówi Paweł w Rzymian 1:3-4. Paweł mówi tak. O synu swoim potomku Dawida według ciała, tu najpierw zaznaczona jest ta człowieczeńska część Jezusa, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Teolodzy tutaj próbują, jak zastanawiają się nad tym słowem. Część mówi, został ustanowiony. Część dał się poznać. To jest mocne w ogóle. Został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Człowiek Jezus, wypełniony Duchem Świętym, wierzy w to, kim jest. I jakie ma wykonać zadanie tu na ziemi, tak? Nie wycofuje się. Wierzy Ojcu i w ten sposób, pod wpływem Ducha Uświęcenia, w mocy przez swoje zmartwychwstanie, rozwala cały dotychczasowy układ, który panował na ziemi, pokazując wszem i wobec duchową siłę i nadrzędność, prezentując się jako Syn Boży, powtórzę, z Boga wzięty. Tak naprawdę więc człowiek, prawidłowo wierzący Ojcu, rozwala ziemski system, manifestując w duchowy sposób boskość i nadprzyrodzoną siłę, potęgę, władzę i moc Boga. Przez zmartwychwstanie dochodzi do manifestacji boskości Jezusa. Ale On tu żył jako człowiek. I żaden głos religijny tego nie zmieni. Bo nic by się nie wydarzyło. Musiał żyć jako człowiek. Wiecie, te wszystkie słowa doświadczył wszystkiego. Czasami one się stają takie puste. To diabeł chce zrobić potężny wyłom, żebyś realnie nie chciał naśladować Jezusa. Ciekawe, ludziom się czasem wydaje, takie mam przynajmniej wrażenie, że Jezus to jest taki ludzik w grze komputerowej, a w fotelu siedzi Bóg Ojciec i steruje tym joystickiem. Teraz w lewo, teraz w prawo, tu do przodu. To było zupełnie inaczej, przyjaciele. Jezus zapoczątkował pewną nową erę, w której my żyjemy teraz. Duchową erę. Nam jest dużo prościej. Ale komunikacja, zasady komunikacji były podobne. On nie był marionetką. On zdecydował w ogóle, że chce przeżyć tak życie. Zdecydował się. Wiecie, to a propos braku wiary Jezusa, kiedyś, wiecie, to robiliśmy ewangelizację pod Rotundą. Ja wtedy po raz pierwszy, naprawdę, usłyszałem, bo nie wiedziałem, że to jest możliwe. Przechodziła grupa takich kleków. Oni mieli jakąś konferencję swoją, religijną, katolicką. I zaczął mnie wysyłać jeden z nich.
był agresywny, miał praktycznie pianę na ustach. Że jestem zakłamańcem, bo Jezus nie miał wiary. Jak ja to usłyszałem, wiecie, ja byłem tak zszokowany, że w pierwszej chwili mnie zatkało. Nie zatkało mnie, że się zastanawiam, tylko w ogóle, jak to jest możliwe? Jak człowiek, który przed chwilą mówił w ogóle, jak on może mówić, że Jezus nie miał wiary? Ale dzisiaj widzę, że to jest powszechne. Cokolwiek rusz z życia Jezusa, co on przeszedł, zobaczysz, jak religia się podnosi. Wielka przepaść. Jesteś pyszny. Jesteś zarozumiały. O, widzę w tobie ducha diabła. Tak jak on chcesz zająć jego miejsce. To demoniczny głos, który próbuje zatrzymać Kościół. Historia Jezusa to nie jest historia Robocopa. To historia Boga człowieka, który dobrowolnie na ziemi wyrzekł się bóstwa jako człowiek przez wiarę, posłuszeństwo zbawił ludzkość. Wyrzeczenie się bóstwa oznaczało między innymi, że Jezus tu na ziemi, tak, nie miał wielu atrybutów, które normalnie jego duch miał w niebie wcześniej. Wielu atrybutów nie miał. I to, co powiedziałem wcześniej, Jezus zapoczątkował pewną nową erę, tak? Pokazał nam, jak on łączył się w ogóle w duchu z Ojcem. Pokazał nam bardzo ważne rzeczy. Moc modlitwy. Pokazał nam moc wiary. I pokazał nam moc posłuszeństwa. Jako człowiek zostawił nam przykład. My mamy prośbę. Wystarczy, że uwierzymy za wstępczą ofiarę Jezusa, tak? Jego zmartwychwstanie. To jest kolejny przywilej, który otrzymaliśmy od Niego. Jezus został ustanowiony Synem Boga w mocy przez swoje zmartwychwstanie, a my stajemy się synami i córkami Boga przez wiarę w Jego zmartwychwstanie. To prostsze. To dzięki właśnie Jego dziełu. A spójrzmy na nas. My. Duch, w którym poruszał się Jezus na ziemi, to Duch Święty. Boży Duch. Ten sam, którego teraz mam ja i każdy z nas. To jest oczywiste. Reszta zależy od nas. Po pierwsze, czy tak jak Jezus, prawidłowo się odczytamy, a po drugie, czy uwierzymy w nasze powołanie? Czy uwierzymy w to odczytanie? Jezus nie został mianowany przez żadnego człowieka. Nie został mianowany. Wręcz przeciwnie. Ludzie i religia cały czas chcieli go zatrzymać w jego powołaniu. Nawet jego najbliżsi, uczniowie, też w trosce o jego życie. Ale on uwierzył w swoje powołanie i prowadził ludzi do siebie jako do ducha, jako do Syna Bożego, z Boga Wziętego, który zmartwychwstania, by ich uratować. Wiecie, jak ja sobie o tym myślę, jaki to jest ogrom wiary. Jaki ogrom wiary. Nic mu nie sprzyjało. Nic. Nikt nie przyszedł i poklepał go. O Jezus, Ty to jesteś Mesjasz, lecimy z Tobą. Ty heretyku, obrażasz Jahwę. Cały czas. I teraz zobaczcie, jaka to w ogóle odpowiedzialność. Uwierzył w to, a dowodem tego też, że uwierzył, jest to, że ciągnął ludzi do siebie, do swojego ducha, przekonany o tym, że zmartwychwstanie. Jaka to wiara? Dostępna dla nas. Powiedziałem, nie było nikogo, kto powiedział Jezusowi, kim jest, tak? Zobaczcie, poza Janem Chrzcicielem, który na początku, tak, jakby był świadomy
do czego został powołany, wszedł w to powołanie, ale przyszedł taki moment, że Jan Chrzciciel zwątpił. Wysłał uczniów do Jezusa, czy ty to na pewno ty? Bo miałem inną wizję twojej służby. I spójrzmy z tej perspektywy na Jezusa jako człowieka, tak? To powiedzielibyśmy taki kolejny strzał. No, bokiem jak bokiem, ale po Janie Chrzcicielu to się mógł spodziewać, że z nim będzie, tak? A tu Janek wysyła swoich gwardzistów. O co chodzi? Celowo wam pokazuję całą tą otoczkę. To dotyczy w ogóle wiary w powołanie. Zobaczcie na pewne rzeczy. Hitler nie odczytał się prawidłowo. Nie odczytał się prawidłowo, tak? Ale wykorzystał swoje obdarowania, które są jakie? Nieodwołalne. Mógł być potężnym przywódcą kościoła. Człowiekiem wpływu. Dał się jednak zawinąć diabłu. Nie odczytał się. Poszedł w inną mańkę. A Mahometa kto powołał? Kto powołał? Bóg. Mógł być potężnym apostołem. Ale dał się zawinąć diabłu. I stał się przywódcą przeciwników chrześcijaństwa i rozwoju prawdy. Źle się odczytał. Bóg powołał nas, zanim założył świat. Są takie cztery etapy w życiu każdego człowieka. Pierwszy jest szukanie Boga prowadzące do nowego narodzenia. Niestety wiele osób nie przechodzi dalej. Drugim jest budowanie swojej relacji z Bogiem. Całe uświęcenie, wszystko o czym mówimy w zakresie pracy, na duszy i tak dalej, tak? To jest ten etap, kiedy rośniesz, każdy z nas rośnie w prawidłowym rozumieniu w ogóle Boga. I to wszystko prowadzi do trzeciego etapu. Ma prowadzić, powinno prowadzić do prawidłowego odczytania się. A jeśli dochodzi do prawidłowego odczytania się, to dochodzi czwarty etap. To jest wiara w to powołanie. Samo odczytanie nie wystarczy. Wiara w powołanie. I teraz, bo to bardzo ważne. Powołanie staje się celem twojego życia. To najprostsza definicja. Zobaczcie, co robi diabeł. Skup się na analizie powołania twojego sąsiada z ławki. Nie na swoim odczytaniu, ale pooceniaj. Wejdź w to. Powołanie to jedyny cel naszego życia. Ktoś wam powie, kiedyś już mówiłem na ten temat. Problemy ze zrozumieniem celu powodują bardzo duże wypaczenia. Wiecie, cel zawsze jest praktyczny, cel nigdy nie jest teoretyczny. Jeśli cel jest teoretyczny, nie jest celem. Jakby go ktoś nie nazywał, to nie jest cel. Cel musi być praktyczny. Teraz tak. Nie można być apostołem, nauczycielem, ewangelistą, biznesmenem, pomocnikiem, organizatorem, tylko teoretycznie. No nie można być. Nie można być. Tak? I teraz, jeśli cel jest źle zrozumiany, to wszystko jest wybaczone. Opowiem wam, ja kiedyś, większość z was słyszała tę historię, ale znowu jak to pisałem, to mi Duch Święty to przypomniał. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej opinii byłem bardzo mądrym człowiekiem, bardzo ambitnym człowiekiem generalnie, bardzo dużo wiedziałem na temat prawa i wiedziałem w ogóle, wiedziałem wszystko. Poszedłem na rozmowę o pracę i tam zostałem pytanie w dużym takim przedsiębiorstwie, no co pan robi, niech pan coś o sobie powie. A ja mówię,
mówię, że o tutaj, tak, teraz jestem po studiach, wie pan, piszę teraz takie artykuły, piszę sobie, tak, piszę między innymi tam o tym, że prawa niezbywalne nie mogą być wnoszone do aportem do spółki. Zaraz. Siedzi gość, ja jestem, wiecie, odfafikowany cały, pachnący na 100 metrów w ogóle, krawat, spilka w tamtym czasie, siedzi gość, odciągnięte rękawy, tam było dwóch, jeden był właścicielem, a drugi był dyrektorem tego działu, gdzie miałem pracować. Pan mi chce powiedzieć, że ja sobie dzierżawy nie mogę wnieść aportem do spółki, no nie wolno panu. Ale ja to robię od lat. I stąd mi to czepią. Nie wolno panu. Wiecie, generalnie wyszedłem i mówię, kretyn. Nie zna się. Ale on był praktykiem. A ja byłem mądralą teoretykiem. Dla mnie celem samym w sobie wtedy, ja nie rozumiałem, po co to jest, wiecie. Napisanie artykułu, ta wiedza, ona miała wartość nadrzędną. Człowiek mi mówi w twarz. Mówi mi w twarz, że on to robi. A ja jako teoretyk, nie mający zielonego pojęcia o praktyce, mówię, nie wolno panu. Inny przykład. Skończyłem te studia. Stwierdziłem, że będę pisał najlepsze umowy na świecie. Że jakby była jakaś olimpiada czy uniwersjada, to ja w ogóle miałem takich znajomych, którzy poza Warszawą prowadzili swoje biznesy, no i oni mi ufali, znali mnie, zwracali się do mnie, że napisał im umowę. Pamiętam, tak mówię, to też mi tu świetnie przypomniał. No, wyobraźcie sobie. Spotyka się człowiek, który jest właścicielem dużego areału ziemi i przychodzi do niego firma, która na początku wtedy chce stawiać wiatraki. I się, generalnie się porozumiewają. No i on przychodzi do mnie, żebym napisał umowę. A ja napisałem umowę tak, bo wtedy go dekret by ją podpisał. Bo ja siedziałem z komentarzami i z wszystkim i stwierdziłem, że wszystko wchodzi. Wszystko. Nie doszło do zawarcia umowy. To często jest ten problem. Niezrozumienie celu. Przede wszystkim cel był taki, żeby doszło do zawarcia umowy i żeby strony były odpowiednio zabezpieczone. A ja, dumny z siebie, jakby zabiłem tą umowę. Wiecie, to tak mówię o tym celowo. Bo czasami w ogóle zapominamy, co jest celem. I teraz, kiedy odkrywamy swoje powołanie, tak? No to jest cel naszego życia, nic innego nie ma znaczenia. Nic innego nie ma znaczenia. Nic, kompletnie nic. Musimy być świadomi też, że skoro Jezusa chciał zatrzymać wierzę w swoje powołanie, to nas też będą wszyscy chcieli zatrzymać, tak? Nie jest bowiem uczeń nad mistrzem. Ale teraz, jeśli jesteśmy świadomi zjednoczenia ze Stwórcą i Dokończycielem naszej wiary, kochani, możemy się nie wycofać. Możemy tego dokonać. Jest to dla nas wykonalne. Jezus jako człowiek nam to pokazał. I też to, co dzisiaj zostało już powiedziane, bardzo wyraźnie. Największym wrogiem człowieka jest to, co jest widzialne i okoliczności. Każdy człowiek się z nas, każdy z nas się z tym mierzy. Z każdej strony odkrywasz coś. Jakieś światełko zaświeci. Wracasz później w jakieś bieżączki, bieżące tematy. Nagle to już to światło jest jakieś takie przygasłe. Problemy życia codziennego wychodzą. Okoliczności, mury, które trzeba rozwalić. Jak to? To bieg z przeszkodami? Przecież nie powinno być przeszkód. Jakie tu płotki? Nie powinno być biegu przez płotki. Prościutko powinienem lecieć, bo patrzysz, bo tam, gdzie nie trzeba. Wiecie, mamy się wzbić ponad te okoliczności i szybować jak orły. Rano sobie śpiewałem dzisiaj. Nie mamy sobie śpiewać, że widziałem orła dzień. Gdzieś na konferencji chrześcijańskiej był jakiś orzeł przyleciał, a my widzieliśmy jego cień, tylko my mamy być tymi orłami. Byłem rano zęby dzisiaj, mały ptaszek rozpędził się i wleciał w szybę. Ja nie chcę latać na 5 metrach i nie chcę latać w te przeszkody, wiecie. Chcę jak orzeł. Pierwszy raz widziałem, leci centralnie na mnie z drugiej strony, w ogóle odbił się od szyby. Tak. Mały ptaszek. Nie chcę być
małym ptaszkiem. Nie chce śpiewać, o, polecę na konferencję, tam orzeł przyjeżdża. A dlaczego ty i ja nie jesteśmy stanem orłów, czy nie wiem jak się nazywa na tych, jak tam orły sobie razem pomykają. I teraz zobaczcie jeszcze, co mówi słowo w ogóle w tych tematach, w temacie też powołania, tak? Drugi Tymoteusza 1,9, tak? Który Jezus Chrystus nas wybawił i powołał powołaniem świętym. Rzymian 8,28, razem trzeba czytać. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Wiecie, to Bóg powołuje do służby. To tak jak mówiliśmy wcześniej, Jezusa też nikt generalnie nie powołał. I teraz zobaczcie, bo to się czasami człowiek tak prześlizguje na tym. Ale jeśli skoncentrujesz się, odczytujesz się, nieważne w jakiej służbie, to w ogóle nie ma znaczenia. Ale odczytujesz się i masz świadomość, że to Cię Bóg powołał w to miejsce. To nie jest tak, że On się pomyli, że jakieś przeszkody Cię stłamszą, że Bóg nie przewidział tego, że Ty będziesz miał taki mur do przeskoczenia. To On Cię powołał. Ciebie, mnie, każdego z nas. On powołał. Jaka to siła jest. Jaka przeszkoda. Patrząc z tej perspektywy, już patrzę z perspektywy orła, a nie tego małego nielota, który się buduje przy ziemi. 1 Koryntian 1,9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa. Powołanie Boże dostępne jest dla człowieka jedynie w Jezusie Chrystusie. I może być prawidłowo realizowane jedynie na podstawie prawidłowej relacji w duchu z Duchem Jezusa. Ale już nie z podobnym Duchem, których jest masę. Dam wam przykład. Nie wiem, powiedzmy, że w kościele naszym będzie 30 kobiet, które będą blondynkami, będą miały dotąd włosy, będą miały głowę, dwie ręce, piersi, tyłek i nogi. Ale żoną moją jest tylko jedna z nich. Wiele może być podobnych. Mogą podobnie mówić, ale oryginał jest jeden. I tak jest ważne dlatego. Dlaczego wy w kółko o tym Jezusie, o tych prawdach, o tych prawdach? Bo jak zboczysz, to się nie odczytasz prawidłowo. To się gdzieś wywrócisz. Oryginał jest jeden i trzeba napierać na ten oryginał. Rzymian 11,29. Nie odwołane są bowiem dary i powołania Boże. Wiemy to. Ale tak się lubię zatrzymać czasami, tak sobie poanalizować. Czy rozumiemy w ogóle głębię tego słowa? Rozumiecie? Ile szkody na ziemi jest w stanie wyrządzić człowiek powołany i obdarowany przez Boga, który się źle odczyta? To jest masakra. Później ludzie chodzą, Boga obwiniają. Ale to człowiek się źle odczytał. Tak jak wcześniej, chociażby te przykłady Hitlera czy Mahometa. Powołani przez Boga źle się odczytali. To tak działa. To nie od Boga zależy, czy powołanie będzie budujące, czy niszczące. Czy On chce, aby ono niosło życie. Bo On jest życiem. Aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy i szerzył królestwo, tak? Ale co zostaje? Nienaruszalna, ludzka, wolna wola. I nie ma joysticka. I nie ma sterowania. Pierwszy Koryntian 1,26. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Boże powołanie nie ma nic wspólnego z ziemską pozycją i pochodzeniem. Nic kompletnie. Tytułami. Nic. Wiecie, bo to trzeba tak głębiej spojrzeć na to. Byłeś kiedyś gnojony w szkole. Diabeł przyjdzie i ci będzie mówił, że tak samo będzie w królestwie. Będzie ci to pokazywał.
widział, jakie rany to wywołało w swoim życiu, tak? Mówił, ty? Powołany? Przecież jak na ciebie krzyczeli, to się kurczyłeś. Ty orzeł? Ty kura jesteś. To jego głos. Efezjan 4.1. Napominam was wtedy, ja więzień w Panu, czyli ojciec duchowy i apostoł, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Wiecie, Paweł podnosi tutaj poprzeczkę. Podnosi poprzeczkę. Powołanie nie jest dla indywidualnych zaszczytów powołanego. Z powołanym, z powołaniem jest ściśle związana odpowiedzialność. To już wiele razy zostało powiedziane. Wiecie, powiem wam, że z jednej strony oczywistości, ale ostatnio nie, ale mi się zdarzało, że ludzie z szeroko pojętego kościoła przychodzili do mnie, żeby pytali, ty, no już to nie pajacu, no. Jak już tak nie stoisz na środku, nie mówisz tam ten, wiesz, tak, pogrzeszysz jeszcze trochę? Pijesz troszeczkę? Porno nas włączasz? Naprawdę. Słuchajcie, wiecie, to pokazuje czasami, w ogóle, jak widzę coś takiego, lata świetlne różnice, ja już wiem, że tu nie ma nic. Tak nic nie zaistnieje. Jeśli człowiek realnie nie chce budować, iść dalej i przyjeżdża do mnie do domu i pyta mnie, czy wieczorem kielicha naleje, tak? I to jest szok, nie? Ostatnio już tego nie ma, ale były takie lata, były takie spokojne, naprawdę. Ludzie przyjeżdżali w ogóle i takie pytanie się zdarzało. Hebrajczyków 11.8. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany i razem druga Mojżesza 31.2. Patrz, powołałem imiennie. Bóg powołuje ludzi imiennie, indywidualnie. I teraz chcę, żebyście jakby to uchwycili, także co innego jest, bo to wszystko jest ze sobą spójne, co innego jest kierunek Kościoła, tak? Wspólny kierunek Kościoła, a co innego jest indywidualne powołanie, bo Bóg powołuje imiennie. Każdego z nas. I teraz kluczem jest, aby usłuchać tego powołania i odpowiedzieć na nie wiarą w to powołanie. To, co powiedziałem wcześniej. Samo odczytanie się nie oznacza jeszcze nic. Znaczy, już coś oznacza, jest to jakiś etap, tak? Ale nic. Możesz być apostołem czy ewangelistą, który całe życie będzie oglądał Netflixa. Możesz? Możesz. Pisząc na Facebooku, ja się odczytałem. Jestem apostołem. Możesz być ewangelistą, który będzie czekał na lepsze czasy. No wiesz, teraz jest trudność. I zaczniesz dorabiać do tego tam. Powiesz, że koniunkcja duchowa i tak dalej, tak? Odczytałeś się. Ale na nic to obiecałem królestwu, to twoje powołanie w takiej sytuacji, na nic. A jak powiedziałem, cele jest powołanie są praktyczne. Jeśli odczytałeś się, że jesteś powołany do służby pomocy, to uwierz to i bądź wpierdy, bo za to dostaniesz koronę, a nie za nauczania. Musimy to dobrze zrozumieć. Przyjaciele, powiem wam, poznałem w życiu człowieka, niewątpliwie, który jest powołany przez Boga jako ewangelista. Porusza się w darach uzdrowienia. Bez dwóch zdań. Ale w którymś momencie rozmawiałem z nim, on powiedział tak. Wiesz, przeczytałem w Biblii, że mamy czynić uczniami, więc ja teraz olewam ewangelizację, ja teraz będę nauczał. A jego nauczania są bardzo słabe. Są intelektualne. Jest łączenie tego, co jest napisane wprost, bez rozumienia głębi, bez duchowego jakiegokolwiek zrozumienia. Są niepraktyczne, nie wyposażają nikogo do życia. Ale on tak zrozumiał. Czynienie uczniami to proces złożony, który dotyczy całokształtu, ale kościoła lokalnego. My jesteśmy kościołem. Czynienie uczniami nie powoduje teraz tego, że każdy człowiek ma zrozumieć tak, że ma nauczać.
Zrozumcie, to jakby w ogóle te dary służb. Nie ma czegoś takiego jak związek nauczycieli. Czy zespół polskiego, czy zespół, jak zespół nauczycieli. Wiecie, co by było, jakby sobie nauczyciele razem usiedli bez apostolskiego wpływu? Teologia sama. Nie ma czegoś takiego. Kościół jest kompletny, a apostolstwo nadaje kierunek. Łączy to wszystko w odpowiednich proporcjach, w odpowiednim czasie, w stosunku do pory, która jest. I przybiera różne formy. Ten, który naucza i ten, który sprząta, dostaną taką samą nagrodę, jeśli dobrze rozumieją to i jeśli mają takie same intencje. Ale samo odczytanie to pierwszy krok. Drugi uważam, że jest ważniejszy. I dotyczy każdego z nas. Indywidualna wiara w nasze powołanie. I to, co powiedziałem wcześniej o Jezusie. Wiara w powołanie oznacza, że opuszczasz Nazaret, który w tym wypadku symbolizuje stare. Oczywiście w duchu to oglądamy. W duchu. Opuszczamy Nazaret. Coś, w czym nasze życie się kręciło. Jezus nie budował mostu pomiędzy swoją służbą a Nazaretem. Wiara w powołanie oznacza zawsze jakiś ruch, jakiś krok wiary, coś się zmienia. Podejmujemy jakieś decyzje i ruchy z nimi związane. To znowu nie jest teoretyczne. Wiara jest praktyczna. Musimy wyjść z Nazaretu. 2 Piotra 1,10. Bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Mamy się rozwijać w naszym powołaniu. To jest obietnica, w ogóle to jest prąd dla nas. Jeśli wejdziesz w swoje buty i będziesz w nich chodził, to się nie potkniesz. To tu jest napisane, w swoich butach się nie potkniesz. W cudzych się możesz potknąć. W swoich butach się nie potkniesz, to prąd. No ale nie rozwiniesz się w swoim powołaniu, jeśli najpierw nie uwierzysz, tak? To proste. Jeszcze jeden fragment. 2 Tymoteusza 2,4. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, którego do wojska powołał. I to aby to w ogóle mi to nie pasowało. Ja sobie to poanalizowałem, to naprawdę nie jest aby, tylko jest bo chce. Ale przetłumaczenie hebrajskie jest takie, że żaden żołnierz na służbie nie wplątuje się w sprawy cywilne, bo musi spełnić oczekiwania dowódcy. Każdy z nas musi usiąść i zrobić sobie swoisty rachunek sumienia. Na ile daliśmy się wkręcić w sprawy doczesne? Na ile? Bo one te rzeczy się trochę wykluczają. Rozwijanie w tej takiej doczesności i rozwijanie w powołaniu. Żaden żołnierz na służbie nie wpląduje się w sprawy cywilne, bo musi spełnić oczekiwania dowódcy. Jest tutaj też nadrzędność. Uważam, że ta nadrzędność ma też wpływ na w ogóle przekaz informacji, w ogóle odbiór informacji od Boga. Czysty filtr. Okoliczności, to co widzialne, tak podsumowując powoli, są największym wrogiem wiary w powołanie. Każdy z nas tego doświadcza. Każdy z nas jest w jakichś okolicznościach. Każdy, bez wyjątku. I oto najczęściej też spotykają się ludzie w służbach. Przestają patrzeć oczami wiary. Albo stają się zbyt nasyceni, albo stają się zbyt ostrożni lub zbyt próżni. Ale kiedy patrzę na Jezusa, kiedy analizuję Jego wiarę w powołanie, mnie to bardzo buduje, mnie to bardzo napędza. Bardzo. Bardzo. Kiedy jestem świadomy, że On jako człowiek, jaką On przeszedł drogę od swoich narodzin do krzyża i zmartwychwstania. Wiecie, w ogóle rozwala mnie to. Rozwala mnie to. Tak pozytywnie. Wiem też, że mogę się nie zatrzymywać, tak? Tak samo jak i każdy z nas. Powiem wam coś na koniec.
żeby wam pokazać, że to słowo, ono nie jest przypadkowe i ono jest też na ten czas. Ja mam często słowo Boga. Ale jak on? To wiem, że to jest sam Boga. I mam od razu jego wykład. Dwa dni temu. Kiedy sobie to rozważałem i kiedy to pisałem, miałem sen nad tym. To nie był taki sen w pierwszym przekazie, jak się lubi widzieć. Widziałem nasz Kościół, w którym ludzie siedzieli, pili wódkę, kielonek za kielonkiem, zagryzali ogórkiem, z uśmiechem rozmawiali o rzeczach głupich i o przebudzeniu, na zmianę. Nie było żadnej refleksji w tematach płytkich i w przebudzeniu, a w międzyczasie była polewana wódka. Budziłem się nad ranem. Wiecie, to nie jest taki sen, że wpadasz jak rycerz na białym koniu. Taki każdy lubi. Poszedłem na dół, zacząłem się modlić. Boże, o co chodzi? Powiedziałbym prostą rzecz. Jeśli nie uwierzycie w praktyczny sposób w swoje powołanie, to niczym się nie będziecie różnić od świata i od religii. Spionowało mnie to mocno, bo biorę to słowo też do siebie. Ale to nie jest tylko słowo do mnie. Uważam, że jesteśmy w takim momencie. Mamy ogromną wiedzę. Duża liczba osób z nas odczytała się już prawidłowo. Ale tak, jakby Jezus nie uwierzył w swoje powołanie, to by nie zmartwychwstał. Tak samo nic się nie wydarzy, jeśli my nie uwierzymy w te nasze powołania i rano w nie wejdziemy. Nie wejdziemy bardziej. Amen. Z tym was zostało. Amen.